Oni w ogóle dla nich okazywanie uczuć to nie jest żaden wstyd. Oni po prostu tacy są, oni są ogólnie ciepli i otwarci. I to w miłości również. Używają masę pięknych słówek, dla których dla nas Polek czasami to jest przesada, czego jest za dużo. Zamiast imion w ogóle, te imion się nie używa. Używają słów kochanie, mi amor, querida, cariño. To wszystko jest takie słodkie i cudowne. Serdecznie dzień dobry na kanale Przebojowa Polka. Z tej strony Joanna Michułka, jak zwykle nadaję dla Was z Irlandii. I zanim dzisiaj zacznę przedstawiać Wam moją gościnę, to oczywiście jak zwykle proszę Was bardzo o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli treści, które tutaj znajdziecie, Wam się podobają i je lubicie. To zawsze wspiera twórcę. A więc zacznijmy. Kraj, z którego pochodzi albo w którym teraz mieszka moja gościni, kojarzy mi się z kaktusami, mariachi, tacos burrito, sombrero, z kartelami narkotykowymi, oczywiście z Frida Kahlo, no i po drugiej stronie jest Matka Boska z Guadalupe. Pewnie jak wiecie, to jest Meksyk. 14 co do wielkości kraj w świecie, który jest 11 krajem co do wielkości, jeżeli chodzi o liczbę ludności. I tutaj znalazłam dwa źródła. Jedno mówiło, że jest 117 milionów Meksykanów, a drugie mówiło, że ich 124. No ale to jakby nie ma znaczenia. Jest ich dużo. A więc moją gościnią dzisiaj jest Polka w Meksyku, która mieszka w Veracruz, Barbara Piotrowska, która pochodzi z Wrocławia, mojego ukochanego miasta, która mieszkała w Zielonej Górze i w Warszawie. Jest to wiolonczelistką, która lubi ciszę, właścicielką dwóch kotów, która kocha czekoladę i frytki. Basia uwielbia książki, język hiszpański i fotografię. W tej chwili pracuje w Filharmonii Veracruz i oprócz tego uczy języka hiszpańskiego. Basia bardzo uwielbia pokazywać Meksyk z swojej perspektywy i wystąpiła między innymi w programie Jestem z Polski, wystąpiła w dwóch odcinkach vlogu Kasza oraz prowadziła też program Polonia Express dla TVP Polonia. Czy coś opuściłam, Basiu? Nie, jestem w ogóle w szoku, że tak przygotowałaś. Wszystko o mnie wiesz, więc co ja tu robię? Nie, moja droga, dopiero zaczynamy. Czy chciałabyś coś do tego jeszcze dodać? Nie, myślę, że na razie to wszystko. Zaraz pójdziemy dalej i wszystko się, wiesz, będzie na bieżąco rozwijać jeszcze. Basiu, ja to już wiem. Jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, to dużo o Tobie czytałam i oglądałam, ale bardzo Cię proszę, powiedz dla naszych widzek i widzów, jak to się stało, że Ty się znalazłaś w Meksyku i zamieszkałaś w Veracruz. Nie ukrywajmy, no nie jest to jakieś spektakularne meksykańskie miasto do zamieszkania, tak? Jak sama opowiadałaś, tam się nic prawie nie dzieje, więc opowiedz nam swoją historię. Jasne, ja nie jestem taką, wiecie, typową emigrantką zarobkową. Ja tutaj nie przyjechałam za pracą. W ogóle Meksyk moim zdaniem nie jest takim krajem, do którego Polacy tłumnie walą, żeby się wzbogacić. Nie? To jest taki kraj bardziej, gdzie trzeba się zakochać i przyjechać tutaj z miłości. I tak się właśnie stało w moim przypadku. Mój mąż jest Meksykaninem. On się urodził w ogóle w Acapulco, ale już od studiów tutaj pracuje od 15 lat w Veracruz w szpitalu. Jest onkologiem. No i po prostu poznałam go dzięki mojej przyjaciółce Polce z Meksyku zresztą, Dorocie z Querétaro, którą serdecznie pozdrawiam, która nas przedstawiła sobie online na początku i zaczęliśmy sobie tak rozmawiać online powoli, bez żadnego napięcia, bez żadnego nastawienia się na jakieś randkowanie czy coś. Po prostu obydwoje byliśmy singlami, chcieliśmy się tak po prostu lepiej poznać inną kulturę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i wyszło tak, że po kilku miesiącach tych rozmów stwierdziliśmy, że w sumie fajnie by było się spotkać, no ale ponieważ wiecie, lekarze tutaj są dosyć zajęci, mój mąż ma bardzo napięty grafik operacji i wszystkiego, a ja jako artystka, wolny ptak, mogłam sobie polecieć do Meksyku na wakacje. No i tak zrobiłam, przyleciałam tutaj do niego na 3 tygodnie. Akurat dokładnie wylądowałam 13 lutego, dzień przed walentynkami, wieczorem, dokładnie, idealnie. No i zaczęliśmy się poznawać, super, w ogóle wszystko od początku się zaczęło układać, widać było, że to jest to, po prostu Dorota trafiła w dziesiątkę, dobrała mi idealnego mężczyznę. No i po tych 3 tygodniach w Veracruz, gdzie już po prostu wiedziałam, że tak, chciałabym z nim być i on też wiedział, no ale niestety nastąpił ten moment, gdy musiałam wrócić do Polski, do pracy, urlop mi się skończył, no i było smutno troszeczkę, no ale wróciłam do Polski. No ale w tym momencie już wiedzieliśmy, że
Związek na odległość ogólnie nie ma sensu. No to chyba wszyscy wiedzą, że takie, wiecie, rozmowy codziennie przez internet bywają stresujące, bo jednak człowiek potrzebuje, żeby kogoś przytulił, żeby po prostu był razem z nami, prawda? No i zaczęliśmy rozmawiać, że no co by tutaj teraz zrobić. No i słuchajcie, wiadomo jak to jest. No, w Polsce bez języka polskiego pracy się raczej nie znajdzie, w takim zawodzie jak medycyna szczególnie. Mój mąż po polsku już w tej chwili trochę mówi, po tych 5 latach bycia ze mną, ale wtedy nie mówił ani słowa, kompletnie nic. No więc stwierdziliśmy razem, że ja jednak jako artystka będzie mi pewnie prościej po prostu koncertować w dowolnym miejscu na świecie, bo ja, żeby grać na wiolonczeli, nie potrzebuję mówić ani słowa w żadnym języku. Ja po prostu, moim językiem jest muzyka, jest to język uniwersalny, międzynarodowy. No i tak się szczęśliwie złożyło, że akurat w tym mieście, gdzie mieszkamy, w Boca del Rio, tuż przy Veracruz, akurat w tym momencie otwarto gigantyczną nową filharmonię, nowoczesną salę koncertową, przepiękną, naprawdę wspaniałą. I jest tutaj orkiestra symfoniczna. W związku z tym postanowiłam zaryzykować. Napisałam do nich maila, że nazywam się tak i tak, wysłałam moje CV i napisałam, że chciałabym, planuję przeprowadzkę i czy byłaby jakakolwiek szansa, żeby z nimi współpracować. I oni o dziwo odezwali się do mnie natychmiast, że oczywiście, proszę bardzo, przyjeżdżaj, czekamy tutaj na ciebie i w ogóle, nie? Wysłałam im oczywiście moje nagrania, to nie było tak kompletnie w ciemno, więc oni sobie też mnie posłuchali, obejrzeli sobie mnie na wideo. No i w momencie, kiedy w końcu już miałam jakąkolwiek datę pobytu, ten proces też wizowy tutaj trochę trwał niestety, bo porozmawiamy za chwilę o biurokracji, jaka jest w Meksyku, więc ja czekałam na tą moją wizę chyba 8 czy 9 miesięcy, więc to było trochę czasu. Miałam też czas dzięki temu, żeby się właśnie przygotować tak językowo i w ogóle mentalnie do tej przeprowadzki. W związku z tym, jak to w końcu wylądowałam właśnie dla mojego męża, rzuciłam wszystko w Polsce, wynajęłam moje mieszkanie, sprzedałam auto, i wylądowałam tutaj z kotem, moim jednym na początek, polskim, z wiolonczelą, z wielką walizą, czy z dwiema nawet. I następnego dnia już miałam rozmowę o pracę w filharmonii i zostałam przyjęta od razu. Więc miałam takie miękkie lądowanie, powiedzmy. No ale wracając do twojego pytania, jestem tutaj z miłości. Dobrze, to teraz o tej miłości porozmawiajmy. Powiedz mi, bo już wspomniałaś o tym, że przyleciałaś do Meksyku dzień przed świętem zakochanych, czy Meksykanie w ogóle obchodzą dzień zakochanych i jeżeli tak, to jak? Bo ja czytałam, że trochę inaczej niż jest to przyjęte w Stanach i w Europie. Tak, Meksykanie oczywiście jak najbardziej obchodzą wszystkie możliwe święta. Oni ogólnie uwielbiają świętować i Święto Zakochanych jest jednym z tych świąt, które szczególnie panie bardzo lubią. I je świętują 14 lutego, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. I z tego, co ja wiem, ja nie wiem, jak się świętuje w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj nie mogę porównywać, wiem, jak tutaj jest. Więc ogólnie tutaj tradycja jest taka, że oczywiście kwiaty, prezenty i obowiązkowo mężczyzna musi kobietę zaprosić na uroczystą, romantyczną kolację przy świecach z różnymi, wiecie, balonikami w serduszka i te sprawy. No nie, tutaj to jest tak bardzo na bogato. Tutaj te panie, ja powiem, że one są takie dosyć roszczeniowe, te dziewczyny meksykańskie, wiecie, one takie potrafią postawić na swoim, ona chce dostać prezent i ten prezent ma być dostarczony. Dla panów, z tego co widzę, to nie jest aż takie istotne, oni po prostu tak bardziej ulegają tej kobiecej presji i się po prostu nauczyli, że muszą. W związku z tym kobieta jest zabrana, trzeba się elegancko ubrać, trzeba zarezerwować oczywiście stolik w restauracji, bo tego dnia restauracje są pełne, totalnie. Myśmy akurat się wybrali, pamiętam, tak dla zabawy wtedy, mój pierwszy czy drugi dzień wtedy w Veracruz na wakacjach, był 14 lutego, więc wybraliśmy się na obiad, bo stwierdziłam, że słuchaj, ja nie chcę tego całego badziewia, tych całych serduszek, tego wszystkiego, broń Boże, więc poszliśmy o godzinie 13, jak biali ludzie do restauracji, ale i tak już było całkiem sporo osób, natomiast wieczorem, słuchajcie, są korki w ogóle, pełno par zakochanych za rączkę z kwiatami. Także to jest tak na romantycznie ten 14 lutego obchodzony, zdecydowanie. A powiedz mi, jak Meksykanie okazują miłość tak na co dzień swoim kobietom? Aj, na wszystkie możliwe sposoby. I werbalnie, i takimi gestami typu przytulenie się, całowanie się. Oni w ogóle, dla nich okazywanie uczuć to nie jest żaden wstyd. Oni po prostu tacy są, oni są ogólnie ciepli i otwarci i to w miłości również. Używają masę pięknych słówek, które dla nas Polek czasami to jest przesada, czegoś jest za dużo. Zamiast imion w ogóle, te imion się nie używa, używają słów kochanie, mi amor, querida, cariño, to wszystko jest takie słodkie i cudowne.
uwielbiają się przytulać, nawet w miejscach publicznych, całować się. Oni są naprawdę bardzo tacy uczuciowi, te uczucia są jak na dłoni. Nie? To, co czują, to widać. No dobrze, to teraz troszkę pojedziemy stereotypami. Dla tych wszystkich, którzy uwielbiają meksykańskie seriale, to ta miłość w meksykańskich serialach to nie jest taka piękna, jak ty o niej opowiadasz. Tam raczej ta miłość jest, że tak pełna przemocy i Meksykanie pokazują swoje oblicze macho. Powiedz mi, czy rzeczywiście ta przemoc wobec kobiet jest widoczna w Meksyku? Wiesz co, powiem ci tak, Meksyk jest tak wielkim i zróżnicowanym krajem pod wieloma względami, że tutaj się nie da tego uogólnić. Ja oczywiście poruszam się w takim środowisku, powiedzmy, klasy średniej i miasta i z tego, co tutaj widzę, te związki wyglądają zupełnie normalnie. Kobiety meksykańskie, te moje znajome, które ja tutaj widuję ze swoimi mężami, chłopakami i tak dalej, to one są dosyć, to są silne babki, one sobie tam nie dadzą w kaszę dmuchać. One to wszystko trzymają w garści, nie? Natomiast to jest raczej młodsze pokolenie, takie moje albo niżej, nie? Natomiast faktycznie starsze pokolenia, szczególnie gdzieś na wsiach czy w mniejszych miasteczkach, tam jest zupełnie co innego. Kobieta w sumie tam była zawsze traktowana jako pani domu, ona ma rodzić dzieci, siedzieć w domu, być cicho, jak się coś mężowi nie podoba, to on ją tam uderzy czy tam na nią pokrzyczy, więc to bardzo zależy po prostu od środowiska, od miasta, od rodziny, nie? Oczywiście tradycyjne rodziny meksykańskie są takie, że macho, czyli ten mężczyzna, przynosi do domu pieniądze i on ma prawo wymagać, a wszyscy obok niego mają skakać i go słuchać. Natomiast nowoczesny model już jest inny. Panie już sobie tutaj bardzo wywalczyły dużo swobód różnego rodzaju. Nawet mają więcej trochę praw, powiedziałabym, niż w Polsce w niektórych zakresach. I one już sobie tam nie dają tak, nie? One już znają swoje prawa, wiedzą, że to nie jest tak, że facet rządzi, one też mają swoje prawa i raczej jest tak bardziej nowocześnie w tym momencie. Oficjalnie według statystyk Meksyk jest drugim co do wielkości krajem, jeżeli chodzi o wyznawców katolicyzmu. No i oczywiście pewnie wszyscy kojarzą Matkę Boską z Guadalupe, którą spotkamy pewnie w każdym meksykańskim domu. Więc jakby tutaj mamy drugie oblicze Meksyku, takie bardziej tradycyjne. Powiedz mi, czy trudno jest się rozwieść w Meksyku i w ogóle, czy rozwody są akceptowalne? Właśnie to jest dziwne, bo to jest kraj katolicki, ale ten katolicyzm meksykański jest troszeczkę inny niż nasz. Tutaj od jakiegoś momentu była bardzo wyraźna rozdzielność kościoła od państwa. I faktycznie nigdy w życiu jeszcze tutaj nie widziałam, żeby się Kościół wtrącał w życie prywatne osób. Nie ma żadnego nacisku ze strony Kościoła, że trzeba żyć tak, a nie inaczej. Kościół w ogóle w mediach się w ogóle nie istnieje, nie wypowiada. Co się dzieje w Kościele, to się dzieje w Kościele, natomiast tego nie wiem, bo nie chodzę. Natomiast jeśli chodzi o rozwody, to jest tutaj coś takiego jak divorcio express. To jest taki rozwód ekspresowy. Polega on tylko i wyłącznie na podpisaniu papierów i trwa to maksymalnie 2 tygodnie. I jeśli nie ma dzieci, oczywiście, jeśli nie ma jakichś tam spornych kwestii, to ten rozwód jest kompletnie bezproblemowy i nie ma żadnego problemu w sensie społecznej, jakiejś akceptacji czy nie. To jest na tyle powszechne w tej chwili, że raczej w miastach jest tyle rozwiedzonych osób już, że luz. Nie? Na wsiach oczywiście nie ma w ogóle takiej opcji. Myślę, że im to by nawet do głowy nie przyszło. Natomiast rozwód to jest tylko papierek, który się podpisuje i już. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, o Meksykanach jako o tych macho, tak? Powiedz mi, czy oni lubią flirtować z kobietami? Oj tak, oczywiście, że lubią. Tak, to jest ich w kulturze, to mają we krwi, wiesz, to mają we krwi. Przychodzi dziewczyna, natychmiast ktoś za nią zawoła, cześć piękna, ślicznie wyglądasz, hola guapa, wiesz, hermosa. To jest, flirt jest po prostu częścią tej kultury i to nie jest kwestia, że ktoś cię chce po prostu bezczelnie poderwać. To jest taki sposób odnoszenia się do kobiet po prostu. I absolutnie tak, Meksykanie uwielbiają flirtować, uwielbiają prawić komplementy kobiecie, ale też te kobiety o tym wiedzą, wiesz? One wiedzą, że to jest tylko taki sposób bycia i one się nie dają tak łatwo nabrać, wiesz? Natomiast to, co zauważyłam, to jeżeli jest jakiś szok kulturowy, zdarza się Europejka, która się tu znajdzie, no nie? I ona słyszy nagle tyle pięknych słówek, to naprawdę często Europejki się dadzą wkręcić i one wierzą, że to jest to, że on się tak zakochał na pewno tylko w niej, a nie w żadnej innej, nie? I już słyszałam bardzo dużo historii, że nagle był jakiś szok, że to jednak nie jest tak do końca, bo ten pan na przykład już ma żonę albo dziewczynę, nie? Ciekawe. A powiedz, jacy w związkach są Meksykanie? Czy oni, czy z nimi na przykład możesz dzielić się obowiązkami domowymi, tak? Czy możesz na nich liczyć w każdej sprawie, tak?
czy rozdzielają życie męskie i wolą spędzać na przykład czas ze swoimi kolegami, nie wiem, na wypiciu tekili albo cokolwiek tam innego, tak? To też zależy, wiesz, to też zależy właśnie od środowiska, gdzie to małżeństwo mieszka, w jakiej rodzinie się wychowało. Jeżeli to jest rodzina tradycyjna, to absolutnie mąż nie robi nic. On pracuje i to pracuje ciężko, bo tutaj w Meksyku, wiesz, tydzień pracy to jest 48 godzin, czyli to jest dużo więcej niż w Polsce. Więc ci mężczyźni są naprawdę zajęci i często ci tradycyjni mężczyźni, oni nawet nie chcą, żeby żona pracowała zawodowo. Oni wolą ją mieć pod kontrolą, wolą ją mieć w domu i oni wtedy jako ten, wiesz, kto przynosi pieniądze, on ma wtedy prawo wymagać i ona ma wokół niego skakać, on nie robi nic. Natomiast w rodzinach takich bardziej nowoczesnych absolutnie panowie robią pewne sprawy. No też nie wszystko, bo na przykład z tego co widzę, niekoniecznie lubią sprzątać. Nie da się raczej pana namówić, żeby zrobił pranie czy coś. To też wynika w pewnym sensie z cen w Meksyku, dlatego że tutaj ceny usług takich jak na przykład pani do sprzątania czy pani do gotowania, to jest dosyć tanie, stosunkowo to jest tanie. W związku z tym tu mało kto to robi osobiście. Tylko faktycznie no, w jakichś ubogich rodzinach to jak najbardziej. Natomiast nawet my mamy panią, która raz w tygodniu przychodzi sprzątać dom. Wiesz, ja mam też tyle pracy i mąż też ma tyle pracy, żeby miała te trzy piętra próbować umyć podłogę, to mu padła. Natomiast więc to nawet nie, ja nawet nie próbuję mojego męża tutaj zmuszać, żeby mi pomagał w domu, bo od tego jest ktoś inny w ogóle, nie? Natomiast panowie ci nowocześni, tak, oczywiście, oni też się zajmują dziećmi, tam coś pomogą w zakupach. Często na przykład żony wymagają, żeby mąż z nimi razem, wszyscy, żeby szli razem do supermarketu na przykład. To jest też taka forma, żeby się pokazać, wiesz? To jest dla nas zabawne, ale oni chcą pokazać, zobaczcie, ja mam taką piękną rodzinę i my tu wszyscy razem się trzymamy, wiesz, to jest to, nie? Ciekawe bardzo. To na koniec chciałabym się zapytać, żeby zamknąć ten wątek miłosny w naszej rozmowie. Powiedz mi, jakie ty byś rady dała Polkom, które poznają na przykład panów, mężczyzn, Meksykanów przez internet i właśnie słyszą takie piękne słowa w swoim kierunku, no i się zakochują i potem, no wiadomo, to wszystko się rozwija, dziewczyna chce przylecieć do Meksyku, no i nagle jest rozczarowanie, tak? Czy można się jakoś przed tym ustrzec? Wiesz co, to już jest chyba kwestia doświadczenia. Mi się wydaje, że każda z nas, z tych, które były z Latynosami kiedyś w związku, zaliczyła jakąś kiedyś wpadkę, moim zdaniem. Większość z tego, co ja słyszałam od koleżanek, zawsze któraś miała jakiegoś ex-chłopaka, który się okazał kompletnym niewypałem z różnych powodów. Więc tutaj trzeba bardzo uważać, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wiesz, ale kontroluj. Wiesz, to jest to, wiesz? Czyli oni naprawdę uwielbiają przesadzać w tym, co opowiadają na swój temat. Oni uwielbiają ci powiedzieć, pochwalić, ja mam taki dom, ja mam taki samochód, ja mam świetną pracę i w ogóle. A potem przyjeżdżasz, się okazuje, że ten gościu tu mieszka z mamą, z babcią i z 15 kuzynami. W pracy ostatnio był, wiesz, 3 lata temu, nie? I w ogóle mamusia go utrzymuje, nie? Więc to się zdarza. I to trzeba po prostu być wyczulonym bardzo na jakieś detale, wiesz? Albo po prostu prosić o dowody wręcz, nie? Bo jednak, słuchajcie, wiem, że to jest śmieszne, że szpiegowanie partnera to jest jakaś w ogóle dziecinada i to jest bzdura, nie powinieneś tak robić. Ale jednak to jest Meksyk, to jest bardzo daleko od Polski. To nie jest kwestia tego, że ja sobie tu przylecę, jak mi się nie spodoba, to ja jutro wsiadam w autobus i wracam do Warszawy, nie? To jest wielki koszt, będziesz tu sama w razie czego, nie? Więc ja bym proponowała tak naprawdę, jeśli ktoś chce spróbować, to może lepiej, żeby ten pan przyleciał do Polski, żeby się poznać jednak tak osobiście na gruncie takim bardziej znanym. Ja tutaj przyleciałam, dlatego że ja tu miałam już przyjaciółkę, ja tu wiedziałam, że to nie jest jakaś osoba anonimowa, wiesz. Jaime był przyjacielem mojej przyjaciółki. Natomiast jak ja bym poznała jakiegoś takiego anonimowego Jose czy tam kogoś w internecie, to ja bym tu pewnie nie przyjechała tak po prostu. Ja bym raczej naciskała, żeby to on się zjawił w Polsce i później ewentualnie oczywiście, jak wszystko jest okej, to ja przylecę. No tak, bo nawet to może świadczy o tym, że w ogóle go stać na taką podróż, tak? Że stać go na to, żeby przylecieć do Polski, tak? No bo dla niego to też pewnie jest dosyć spory wydatek, taka podróż do Polski, tak? Tak, oczywiście, niby pieniądze nie powinny mieć znaczenia, jeżeli pan nie ma na to pieniędzy, to nie znaczy, że go trzeba przekreślić, no nie? Ale z drugiej strony mówię, dla własnego bezpieczeństwa po prostu, ta pierwsza podróż chociażby, niech on przyleci, a później no już można ewentualnie planować coś dalej. I dziękuję ci jeszcze raz, Basiu. No ja również, było mi bardzo, bardzo miło z tobą porozmawiać.